Bardzo ostatnia pula pytań będzie ode mnie. Pozwolę sobie zadać pytania bardzo precyzyjne dotyczące budżetu. Jeżeli nie będzie Pani w stanie udzielić odpowiedzi na te pytania teraz, to będę bardzo wdzięczna za udzielenie mi odpowiedzi na piśmie. Po pierwsze, chciałabym zadać pytanie, jakie jest według budżetu na 2024 rok wynagrodzenie miesięcznie brutto dla sędziego Trybunału? Wiceprezesa oraz prezesa. O ile wzrosły wynagrodzenia sędziów Trybunału po wyroku TK1 na 23? Jakie są inne świadczenia pieniężne, które przysługują sędziom? Bardzo proszę o wymienienie wszystkich, które są finansowane z budżetu państwa. Ile podatnicy płacą rocznie na mieszkanie dla pani sędzi, która no jak rozumiem, mieszka pod Warszawą? Tak przynajmniej donoszą media. Jakie świadczenia przysługują sędziom Trybunału wraz z zakończeniem kadencji? Którym sędziom kończy się kadencja w 2024 roku i czy świadczenia dla odchodzących sędziów zostały zaplanowane w budżecie na 2024 rok i jakie są to dokładnie świadczenia i jakie kwoty? Więc bardzo proszę o udzielenie tej odpowiedzi na piśmie ze wskazaniem, jaka konkretnie kwota została zabezpieczona na świadczenia dla odchodzących sędziów, a jeżeli ma to związek, i to jest kluczowe moje pytanie, z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, to mam pytanie, ile dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego mają wskazani z imienia i nazwiska sędziowie na dzień 1 stycznia 2024 roku? I proszę... Chciałabym uzyskać tą odpowiedź w bardzo krótkim jakimś terminie, dajmy na to, nie wiem, najbliższych 30 dni. Bardzo mi zależy na tym, żeby ta odpowiedź padła konkretnie. Te moje pytania mają związek po prostu z pani wcześniejszymi wypowiedziami, a także działaniami, między innymi z wysłaniem pana profesora, wiceprezesa Trybunału, profesora Biernata na przymusowy urlop wypoczynkowy. Wtedy, pamiętam, argumentowała to pani przepisami prawa pracy i taką koniecznością zapobieżenia właśnie wypłaty ekwiwalentu. Mówiła pani o takiej dbałości o budżet Trybunału i w ten sposób wyłączyła go pani z czynności orzeczniczych. Liczę tutaj na stosowanie dokładnie tych samych reguł w stosunku do siebie, do swoich pracowników, do osób, nad którymi urlopami pani tutaj w tym momencie czuwa. Mam też pytania dotyczące nowych etatów, wolnych etatów. Zgodnie z kontrolą NIK-u prezes Trybunału Konstytucyjnego ma nie tylko asystentów, ale również doradców. I ja mam takie pytanie, ilu obecnie doradców ma pani? Proszę o wskazanie ich imion i nazwisk oraz planowaną wysokość zarobków w 2024 roku. Chciałabym też celowościowo ocenić te wydatki, więc proszę o odpowiedź, czym zajmują się doradcy, a czym asystenci, ilu każdy z sędziów ma współpracowników, asystentów, doradców, innych, ilu ma ich pani sędzia, ile etatów jest zaplanowane w budżecie Trybunału w 2024 roku i ile osób jest obecnie zatrudnionych w Trybunale i ile wynosić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika Trybunału Konstytucyjnego. I proszę udzielić mi też odpowiedzi na pytanie, jakie kwoty przewiduje pani przeznaczyć w budżecie 2024 roku na podróże służbowe sędziów Trybunału. Bardzo dziękuję. Proszę o odpowiedź panią sędzię Przyłębską. Pani przewodnicząca, przepraszam, ale muszę na to zwrócić uwagę. Pani przewodnicząca, to jest wniosek cały formalny, czas panie pośle. Ani razu nie użyła pani prezes Trybunału. Ja wiem, że pani kwestionuje pozycję pani prezes, ale proszę się wznieść ponad to jest te poglądy formalny, i cały czas pani pośle? Mówi albo pani sędzia. Ani razu pani nie powiedziała pani prezes. To jest prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani organu pośle, konstytucyjnego bardzo proszę. I proszę szanować to stanowisko. Dziękuję bardzo za ten głos. Tak, rzeczywiście moje działanie jest działaniem celowym. Są to bardzo po co pani poważne, od takiej osoby żąda wyjaśnień? Albo jest prezesem, albo nie jest. Pani przewodnicząca, to wniosek formalny w takim razie. Czy pani sędzia Przyłębska z pewnością upłynęła jej kadencja jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego? Nie mamy wątpliwości co do tego, czy pani jest przewodnicząca, sędzią Trybunału proszę Konstytucyjnego. O więc bardzo proszę o przyjęcie mojej odpowiedzi.
odpowiedzi i dziękuję za zwrócenie na to uwagi, jeżeli coś by było niejasnego. Panie pośle, w tym momencie chciałabym udzielić... Proszę mi dać dokończyć moją wypowiedź. Ale wniosek formalny w pierwszej... Chciałabym udzielić w pierwszej kolejności możliwość odpowiedzi pani sędzi Przyłębskiej. Czy ma pan wniosek formalny? To jest wniosek formalny? Tak, wniosek formalny, pani przewodnicząca, o zmianę sposobu prowadzenia posiedzenia komisji, albowiem... Na jaki? Proszę pani przewodnicząca, Roma locuta causa finita. Rzym przemówił, sprawa zakończona. To nie pani przewodnicząca z całym szacunkiem będzie decydowała o tym, czy ktoś jest sędzią, czy ktoś jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie, bo z takim działaniem tutaj mamy do czynienia. Ta jakaś fala niebywałego wręcz hejtu na sędziów Trybunału Konstytucyjnego i samą instytucję Trybunału Konstytucyjnego jest nie do przyjęcia i nie jest rolą pani przewodniczącej w jakikolwiek sposób decydowanie o tym... Mógłby pan sprecyzować wniosek formalny? Tak, precyzuję wniosek formalny o to, żeby pani zmieniła sposób prowadzenia obrad na taki, który przywróci powagę tej Wysokiej Komisji. Bardzo dziękuję, to nie jest wniosek formalny. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi pani sędzi Julii Przyłębskiej. Jeszcze raz, dobra. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja do takich uwag pozamerytorycznych nie będę się odnosić. Postaram się, ponieważ bardzo dużo tutaj padło pytań i również różnych tez, postaram się jakoś do niektórych przynajmniej odnieść. W sposób szczegółowy rzeczywiście odniesiemy się na piśmie, bo szczególnie pani przewodnicząca komisji sformułowała wiele skonkretyzowanych pytań, także tutaj udzielimy tych odpowiedzi szczegółowo. Natomiast jeśli będzie to trochę takie nie, że tak powiem, chronologicznie, będę się odnosić do różnych osób, to zacznę może od tego, że ja już przywykłam przez 8 lat, jak jestem sędzią Trybunału Konstytucyjnego, do różnych obelg, nagonek i takich bezzasadnych ataków i dlatego ze spokojem przyjmuję to, co dziś się dzieje i tak bardzo Państwu dziękuję, że dzisiejszy dzień jest szczególny, ponieważ no, jakichś takich ekstremalnych zachowań nie ma. Ja odpowiadając tu pani poseł Dolnie chciałam powiedzieć, że bywałam na komisjach, pani również zadawała mi pytania, byłam w Sejmie i udzielałam odpowiedzi na pytania, sposób zachowania części posłów wobec mojej osoby, uniemożliwianie mi w ogóle udzielanie odpowiedzi, używanie sformułowań, które nigdy nie powinny być używane w takim miejscu jak parlament, spowodowały, że nie ja, bo ja bym sobie z tym poradziła. Ja raczej spokojnie do tego podchodzę, mam wiele w sobie takiej empatii i zrozumienia dla emocji ludzkich. Wiele lat byłam przecież też sędzią. Natomiast po prostu dla powagi instytucji uznałam, że nie można rozmawiać o konstytucyjnym organie w atmosferze takiego hejtu i takiej nieuzasadnionego ataku. To tyle. Jeśli chodzi o kwestie związane z nagrodami, zgadzam się z panią całkowicie jako sędzia pracy. Ja również taką zasadę przyjmuję, że pracownik dobrze wykonujący swoje zadania otrzymuje wynagrodzenie, natomiast nagrody są formą nagrodzenia za pracę szczególną. I tym się kieruję. Jeśli chodzi o jakby ocenę, nie możemy mieszać tego, że macie Państwo ocenę działalności Trybunału, do tego zaraz przejdę, działalności orzeczniczej nie możemy przekładać na działalność pracowników. Pracownicy obsługują Trybunał, wykonują swoje zadania zgodnie z nałożonymi obowiązkami, wykonują je naprawdę świetnie i również są jakoś już przywykli do klimatu, który panuje wokół Trybunału Konstytucyjnego. Są to osoby z różnych środowisk, z różnych pokoleń i co do pracy pracowników absolutnie nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Przewidujemy 3% całego funduszu wynagrodzeń dla pracowników. Jeśli chodzi o
nagrody dla sędziów i wynagrodzenia. No proszę Państwa, ja bardzo Was proszę, żebyście spojrzeli w przepisy. Ustawa mówi, wynagrodzenie każdego sędziego jest określone. Jest to wielokrotność średniej krajowej i to w ogóle jest poza jakby dyskusją, więc wynagrodzenia sędziów nie są w żaden sposób tajne, wręcz odwrotnie, są jawne, one są waloryzowane i o tej waloryzacji również mówili moi poprzednicy, prezesi sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego i pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Sędziowie nie otrzymują, wynagrodzenie sędziów nie składa się z żadnych nagród i dodatków poza stażowym. Także to jest taka dodatkowa informacja. Jeśli chodzi o kwestie związane z oświadczeniami majątkowymi, myślę, że to nie jest temat na rozmowę, natomiast wynika to możliwość utajnienia, ale tu nie chciałabym na ten temat wypowiadać się. Jeśli chodzi o pracę Trybunału Konstytucyjnego, otóż proszę Państwa, zgodnie z po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny jest organem konstytucyjnym. Skoro konstytucja wykreowała pewien organ, to obowiązkiem innych organów jest zapewnić jego funkcjonowanie. Do funkcjonowania organu konstytucyjnego należy zagwarantowanie mu finansowania. I to jest jakby obowiązek. To nie jest to związane z czyjąś dobrą wolą. Jest to obowiązek wynikający stricte z konstytucji. Jeśli chodzi o kwestie związane z wynagrodzeniem sędziów, konstytucja wprost o tym mówi, że jest jakby konstytucja gwarantuje sędziemu Trybunału Konstytucyjnego, jak i też innym sędziom w przepisach dotyczących innych sędziów wynagrodzenie i jakby zabezpieczenie warunków pracy zgodnie z pełnioną funkcją. To wynika wprost z konstytucji, nie z ustawy. Także mamy kolejny element dotyczący funkcjonowania, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Jest pewna różnica i to znacząca różnica, jeśli chodzi o funkcjonowanie i wykonywanie urzędu między sędziami sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, a sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Otóż konstytucja wprost, stricte mówi o tym, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu podlega wyłącznie konstytucji. Cóż to oznacza? Pani sędzio, pani poseł Dolniak, tu się zwracam bezpośrednio. Oznacza to tylko tyle, że nie można ustawą stworzyć instrumentów w jakikolwiek sposób ograniczających wolność sprawowania tego urzędu czy rozliczania sędziów Trybunału Konstytucyjnego z ich pracy. Jest to specyficzna instytucja i nawet prezes Trybunału Konstytucyjnego takich instrumentów nie ma i to wszystko zależy od pewnej procedury związanej z orzekaniem. Orzekanie w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie jest 15 sędziów, a orzekają sędziowie w pełnym składzie, pięcioosobowym składzie, w trybie tak zwanej kontroli wstępnej, w jednoosobowym składzie, również w trzyosobowym składzie, kiedy akty niższego rzędu są oceniane. Także są różnorodne składy. Sędziowie, którzy w tym sprawowaniu, w tym orzekaniu podlegają tylko konstytucji, mają różne stanowiska. I teraz, żeby można było orzec, musi zapaść przynajmniej większościowa decyzja. I cóż to oznacza? Oznacza to, oceniając całokształt, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie są monolitem, tak jak wielokrotnie to się zarzuca, że ich zdania są tak różnorodne, że kwestie wydania tego końcowego orzeczenia to jest sprawa dłuższych terminów, konieczności dłuższego pochylenia się nad taką sprawą. I wynika to tylko i wyłącznie z procedury. Dodatkową kwestią jeszcze jest sprawa odroczeń. Proszę Państwa, no, rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym, jeśli przeprowadzamy taką rozprawę, często daje jakieś takie sygnały czy symptomy dla sędziów, które powodują, że uważają oni, że sprawa nie jest dostatecznie wyjaśniona i uważają,
uważają, że powinni nad tym jeszcze pracować. Jeśli chodzi o zatrudnienie asystentów, to rzeczywiście jest w Trybunale Konstytucyjnym, zatrudniamy asystentów. Trybunał Konstytucyjny składa się z dwóch takich, można powiedzieć, fundamentalnych części. Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego to jest ta część Trybunału, która zapewnia i organizuje pracę pozamerytoryczną i Biuro Służby Prawnej. W Biurze Służby Prawnej zatrudnieni są wysokiej klasy prawnicy, którzy i oczywiście pracownicy obsługi. Jeśli chodzi o asystentów, to założenie w tej chwili jest takie, że i staram się to realizować przy tych możliwościach kadrowych, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma dwóch asystentów do dyspozycji. Są sytuacje, kiedy jest jakby przejściowe możliwość ewentualnie trzech, ale to wynika już z ruchów kadrowych. To z takich dodatkowych informacji. W związku z powyższym ja bardzo, odpowiadając bardzo ogólnie, nie przedłużając Państwa cennego czasu, apeluję do Państwa, abyście wykonali obowiązek konstytucyjny i proszę o zatwierdzenie naprawdę minimalistycznego budżetu, który przedstawiłam. Ograniczyliśmy wydatki, również te wydatki materiałowe. Kwestie związane z wynagrodzeniem sędziów. Proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny wypłaca również wynagrodzenia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Nie będę wymieniać nazwisk tych wszystkich osób, którym co miesiąc wypłacamy 75% wynagrodzenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego, bo taka jest wysokość stanu spoczynku. Również są osoby uposażone, czyli rodziny zmarłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więc to nie jest tak, że cała ta kwota dotyczy tylko 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I biorąc pod uwagę cały mój wywód, uprzejmie proszę o uwzględnienie tego i na tym chciałabym zakończyć. Na takie szczegółowych informacji udzielimy pani przewodniczącej na piśmie. Natomiast bardzo jeszcze Państwa uprzejmie proszę, jeśli będzie to możliwość też na przyszłość, ja chętnie będę pojawiać się. Przepraszam bardzo, bo mam trochę niedysponowane gardło. Będę pojawiać się w parlamencie, ale nie mogę dopuścić do tego, aby instytucja, którą kieruję, była w sposób oczywisty i w sposób, można powiedzieć, zdefiniowany jednoznacznie jako niezgodny nie tylko z prawem, ale nieetyczny, deprecjonowana i również orzekający sędziowie. Ja jeszcze tak na marginesie chciałam powiedzieć, że z konstytucji też wynika, że Trybunał Konstytucyjny, jak i sądy są odrębną władzą jako taką i my mamy ze sobą współpracować, natomiast każdy z nas ma w konstytucyjnie określone zadania i ta szczególna rola Trybunału Konstytucyjnego powoduje, że Trybunał funkcjonuje nieco inaczej niż inne podmioty. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. No, z przykrością jednak konstatuję, że nie uzyskałam odpowiedzi, ale rozumiem, że to zobowiązanie, że ja uzyskam też je na piśmie, będzie, jest, że tak powiem, w mocy. Cieszy mnie też to, że zwróciła Pani uwagę na to, że wcześniej nie dało się rozmawiać z uwagi na atmosferę hejtu i że dostrzega Pani tą zmianę w atmosferze na bardziej demokratyczną, pluralistyczną i otwartą na dyskusję po przejęciu przez nas władzy. Bardzo dziękuję. Kończę w tym. Bardzo dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Kończę dyskusję. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Basiu, bardzo. Ale Basiu, nie. Bardzo nie udzielam pani poseł, nie udzielam pani głosu. Rozumiem. Piśmie, bo podała pani, że tylko 3% przeznaczono na nagrody. Chciałabym usłyszeć kwotę. W związku z tym, skoro pani jej dzisiaj nie zna, proszę mi ją napisać w piśmie. Bardzo dziękuję. Więc tak, proszę odpowiedzieć. Odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i przechodzimy do następnego punktu.